Ceramika Aleksandry i Bogusława Dobrowolskich od 3 grudnia oglądać można w sali wystawowej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach. Te niezwykłe, różnorodne tematycznie prace zgromadzono na wystawie zatytułowanej Zapisane ogniem. O autorach ceramiki, a także o tej niezwykle pracochłonnej i wymagającej dziedzinie sztuki opowiedziała zgromadzonym komisarz wystawy Agnieszka Bieńkowska, która poprowadziła to piątkowe spotkanie. Aleksandra i Bogusław Dobrowolscy to doświadczeni artyści zajmujący się ceramiką od kilkudziesięciu lat. Ich prace, takie jak abstrakcyjne wielkoformatowe formy czy przedmioty użytkowe jak dzbany i misy, zachwycają nie tylko kształtami, ale też barwą, fakturą i precyzją wykonania. Artyści nie mogli uczestniczyć w tym wydarzeniu. Zapowiedzieli, że odwiedzą Kozienice w lutym przyszłego roku i przekazali list, który odczytano podczas tego spotkania. To oglądać można było też online. Podczas transmisji na fanpage'u Kozienickiego Domu Kultury. Wystawę Zapisane ogniem Aleksandry i Bogusława Dobrowolskich w CKA oglądać można do 13 lutego.